tym przypadku ćwiczy grupa Polskiego Czerwonego Krzyża. W tej chwili w pojeździe osoby ranne są opatrywane. Przed wyjęciem takich osób najpierw musi być przeprowadzona stabilizacja kręgosłupa, aby ewentualnie urazy kręgosłupa nie pogłębiły się w wyniku działań ratowniczych. Jak widzicie tutaj akurat w tym przypadku elementy drewniane bardzo komplikują ratownikom działania. W tej chwili osoby poszkodowane są już na nosiach. Rany zostały zaopatrzone. Została zastosowana procedura przeciwstrząsowa, podano tlen. Zastosowano folię izolującą przed utratą ciepła. W momencie, kiedy ranni zostaną przekazani służbom medycznym, strażacy mogą skoncentrować się na dalszych działaniach ratowniczych. Przejście! Przejście! W takim przypadku, w takich zdarzeniach bardzo istotne jest właściwe rozpoznanie przez dowódcę akcji terenu działań. Musi on rozpoznać wszystkie zagrożenia. Znajdźcy tym razem na pewno zwrócili uwagę, że oznaczenie budzi się nie zgadza na gazach technicznych. Nie jest ona ani żywa, ani według nowych oznaczeni paszanowa. W systemie bezpieczeństwa wykorzystaliśmy dwie buble tlenowe. To jest, że znajduje się osoba. Oczywiście standardowo zabezpieczamy przed utratą ciepła, kupujemy tlen, aby nie dopuścić do podjęcia osoby na strzał. Z tyłu ma 12500. Największy rozumbałek teraz zrobił 8x8, to jest 19 tysięcy litrów środka gaśniczego, czyli 16800 wody, 2200 środka pianotwórczego, wszystko ostro. Zlikwidowali dobra. W ogóle. Zlikwidowali to w ogóle. Nie ma. Zlikwidowali to. Nie przetłumaczyli, tylko po prostu zlikwidowali. Jeszcze raz? Szybkiego udowodnienia. Okay, wszystko w porządku. Nie wiem, co jest.